Hej, hej! A przed Wami recenzja książeczki pani Stacy Hals. Jest to podrzutek od wydawnictwa Świat Książki. Słuchajcie, przeczytałam ją i naprawdę ciężko mi w ogóle do siebie dojść. Wiecie, to niepojęte, ile w tej książce było bólu i rozpaczy. W ogóle ten ból obezwładniał nas równie mocno, co bohaterkę, która była zmuszona oddać własne dziecko. Wiecie, z braku pieniędzy i jedzenia była pewna, że po prostu tam jej będzie lepiej. Pozostawiła tam połowę serduszka, które dostała właśnie od swojego ukochanego. Chciała, żeby mała wiedziała, że po kilku latach ona po prostu po nią wróci. W samotności cierpiała, kiedy dowiedziała się, że ojciec jej dziecka zmarł. Chciała o nim i o wszystkim, co przeszła, opowiedzieć swojej córeczce, którą naprawdę kochała nad życie. Sumiennie odkładała pieniążki, by móc ją wykupić, kiedy sytuacja tylko u niej się poprawi. Przez te wszystkie lata odmawiała sobie wszystkiego. Zabierała, zbierała dla małej ubranka, o które było w tamtych czasach bardzo ciężko i kiedy już była na nią gotowa. Kiedy niemal w podskokach kroczyła w kierunku przytułku dla dzieci, kiedy cały dom i bliscy byli już przygotowani na tą radosną chwilę, stało się coś okropnego. Wiecie, pierwszym strachem była niewystarczająca ilość pieniędzy do odebrania małej. Drugim jej warunki mieszkaniowe, bo chociaż już troszkę lepsze, to jednak niewystarczająco dobre. Jednak najgorsze było dopiero przed nią. Wiecie, mężczyzna przyniósł szyteczkę z piękną niebieską kokardką, którą zauważyła, by jej się spodobała. Popatrzył na kobietę przenikliwym wzrokiem i po prostu było ciężko. Wiecie, z dokumentów wynikało, że takiego dziecka tam nie ma. Widniał znak kobiety, że następnego dnia przyszła i tą córkę odebrała. Wiecie, że złożyła nawet podpis. Gdzie zatem przebywała Klara? Kto ją odebrał i dlaczego podpisał się danymi prawdziwej matki? Wiecie, ta książka była po prostu niesamowita. Ja nie mogłam jej odłożyć nawet na moment, nie mogłam przestać jej czytać. Była tak bardzo wstrząsająca i pełna nadziei. Wiecie, wszystkie emocje z rozpaczonej matki naprawdę przychodziły na mnie. Tekst hipnotyzował mnie do tego stopnia, że czułam się, jakbym przeniosła się do jej czasów i tam pomagała znaleźć jej jakiś tam trop, cokolwiek, żeby tylko jej dziecko się znalazło. Wiecie, dodatkowo poznałam świat, gdzie co druga rodzina przymierała głodem. Wiecie, oni masowo oddawali swoje dzieci i tylko 4 rodziny na 400 po te dzieci wracało. Wiecie, to było bardzo przykre, bo naprawdę, aż ciężko jest tą książkę opisać w ogóle. Spotkacie tu tyle smutku, tyle wrażliwości. Ona tak bardzo cierpiała, przyszła już naprawdę, odkładała tak skrętnie to jedzenie, żeby tylko ktokolwiek, przepraszam, pieniądze, żeby tylko nikt ich nie zabrał. Miała sobie taką malutką skrytkę. Tak się cieszyła, kiedy było ich więcej, więcej, więcej. I nagle bum. Masz pieniądze? Nie masz dziecka? Co się z nią stało? Szok, po prostu szok. Wiecie, ja w ogóle z całego serca dziękuję Bogu, że nie było mnie w tamtych czasach, bo nie wiem, jakbym ją przeżyła. Książka naprawdę pokaże Wam, jak wiele posiadamy i jak niewiele mają przy nas inni, czego się w ogóle nie zauważa. Mega, mega książka. Ja jestem nią po prostu zahipnotyzowana. Aż mówię Wam, aż się po prostu można przy niej popłakać. Chusteczki możecie sobie przygotować, bo to momentami była mega wstrząsająca. Ale uwielbiam takie książki czytać, bo one tylko, wiecie, podbudowują rodzinę. Nawet można powiedzieć z mojej perspektywy, że człowiek bardziej docenia to, co ma, bardziej kocha i zauważy nawet takie drobne szczególiki jak przytulenie, buziaczek. Czy moja córcia przyjdzie i powie, mama ko, ona nie powie kocham, ona powie mama ko i wtedy ja wiem, o co jej chodzi, bo już mnie przytula i daje mi setki buziaczków. I z perspektywy książki nie wyobrażam sobie, żeby takie dziecko oddać i po prostu, nie wiem, już sam w ogóle stan, że ona była fakt zmuszona do tego, żeby to dziecko oddać, tak? Bo było albo przemrą wszyscy głodem, albo po prostu je odda. W tamtych czasach tak było, że bardzo dużo rodzin dawało swoje dzieci. Ale wrócić, chcieć wrócić, powiedzmy taką jedną na milion i akurat jej nie ma, ktoś ją zabrał. Szok, po prostu szok i niedowierzenie. Nie wiem, ja widzę, że była tutaj jeszcze jedna książka, Czarownica z wzgórza, też tej autorki. Bardzo bym chciała ją przeczytać, też jestem ciekawa, czy ma tak samo dobry styl jak tutaj, że wiecie, przez książkę się płynie. Ona praktycznie sama się czyta. Tam nic nie musicie przy niej robić, nie musicie przy niej myśleć. Wszystkie wasze myśli są takie same jak bohaterki, a ona wszystkie wam tutaj ukazuje. Także książka, przy której naprawdę nie trzeba myśleć. Trzeba ją tylko wziąć do ręki i czytać. Wszystko popłynie samo, nawet łzy.
Dobra, ja już się z wami żegnam. Mega, mega pozycja, naprawdę. Przepiękna. To ja się z wami żegnam. Pa, 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 pa.